Pozwólcie, że zanim rozpoczniemy, pomodlę się jeszcze. Dobry Panie, przychodzimy przed Twoje oblicze, przychodzę ja teraz przed Twoje oblicze, by Panie Cię prosić o to, aby ten czas, który dałeś nam, czas, który mi dałeś, żeby był czasem, Panie, Twojego uwielbienia, uwielbienia Twojego słowa, Twojej miłości. Amen. Słuchajcie, to trudna droga była, żeby stanąć na tym miejscu, ale powiem wam, że już stałem tutaj i to było, myślę, że zdrowo ponad 10 lat temu. To ile ja miałem wtedy lat? Nie wiem. No właśnie, ale cieszę się, bardzo się cieszę, że tu jestem, bo czy myślałem o tym już od dawna? Myślę, że Bóg gdzieś tam pchał mnie cały czas na to miejsce. Myślę, że każdego z nas pcha. Pcha do ludzi, byśmy się mogli dzielić tym, co On nam pokazał w Piśmie Świętym. Powiedzcie mi, czym jest dla was prawo? Prawo, w Biblii zakon, tak? Zakon Boży, 10 przykazań. Czym jest dla nas? Czy jest to gwarancja pokoju? Dobre prawo, Boże prawo, czy jest gwarancją pokoju? Przestrzegane tak. Przestrzegane tak. Ale samo prawo w sobie? No jest to trzeba wyszczególnić, jakie prawo? Mówimy o prawie Bożym, tak? Ale jakbyśmy zwrócili uwagę, to każdy kodeks karny, jak czytamy, to jest tak naprawdę oparty na prawie Bożym. Ludzi łamie to. Nie byłoby sądów, nie byłoby rozpraw, wszyscy przestrzegali tego prawa. Samo prawo w sobie jest dobre, ale nie gwarantuje nam pokoju. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 9 werset. Są to słowa Jezusa z góry podczas kazania na górze. 9 werset. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Pokój czyniący. Książę pokoju. Czy przyjmujemy to? Czy przyjmujemy tą obietnicę, to błogosławieństwo Jezusa do siebie? Czy jesteśmy gotowi na to, by być tymi posłańcami pokoju? Mało tego, by być księciami pokoju. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Naszym Ojcem jest sam Król, Bóg. Czy my jesteśmy na to gotowi? A może Książę Pokoju to nie nasze imię? Czytaliśmy wstępie z proroctwa Izajasza dotyczące Mesjasza. Bóg mocny, Książę Pokoju. Pan Jezus jest tak nazwany. Księciem Pokoju. Ale czy to imię też może być nasze? Powiem wam, czytając Biblię, często trafiam na takie biblijne potykacze. Ja tak to nazywam, taki biblijny potykacz. Wczoraj usłyszałem od pastora, że pastor też potyka się czasami o jakieś teksty. Wspominał o tym tekście z psalmów, o tym liczeniu dni. Jak liczyć te dni? Jak liczyć te lata? Napotykam na takie właśnie biblijne potykacze. I chciałbym się właśnie podzielić takim jednym moim potknięciem, przez który nie mogłem przejść długo, długo. Czytam, dochodzę do pewnego fragmentu. No i koniec. Mogę czytać dalej, ale ja już nie wiem, co ja czytam. Ja cały czas jestem tam. Mówię, co tam się stało? Słuchajcie, otwórzcie razem ze mną
drugą księgę królewską, piąty rozdział. Będziemy czytać historię, nie będziemy czytać historii Namana. Myśmy ją czytali w tamtym tygodniu. Ja myślę, że to jest historia na tyle znana, że każdy gdzieś tam na pewno coś usłyszał. Rodzice znają ją na pewno, bo to każda książeczka dla dzieci ma historię Namana. Po ostatnim nabożeństwie, po ostatnim kazaniu zauważyłem, że jednak możemy mówić ciągle o tej samej historii, a mieć inne spojrzenie. Mieć inne jakieś takie problemy z tym tekstem. Naman trafił do Elizeusza, chory na trąd. Elizeusz go uzdrowił. Elizeusz mu powiedział, co ma zrobić, by być zdrowym. I posłuchał go. Naman go posłuchał, mimo że tam czytamy, że zapałał gniewem, że to nie było to, czego się spodziewał, ale efekt był końcowy taki, że 7 razy zanurzył się w tych mętnych wodach Jordanu i Bóg go uzdrowił. I co dalej? Werset 14 czytam, 5 rozdziału. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Zanurzenie. No z czym nam się kojarzy zanurzenie? Chrzest. Czy to był chrzest Namana? Został oczyszczony? No czytajmy dalej, bo być może. Werset 15. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Naman wyznaje wyznanie, to jest wyznanie wiary. Czy to był chrzest? Ja wierzę, że tak. Ja wierzę, że to był ten chrzest. Czas, kiedy Naman staje w obliczu proroka, stoi w obliczu świadków widzialnych i niewidzialnych i wyznaje prawdziwego Boga. Ale co się dalej dzieje? Przeskoczmy do wersetu 18. Naman mówi tak: w tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddać pokłon świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona, niech Pan nie będzie, by będzie pobłażliwy dla Twego sługi w tej jednej sprawie. No zaraz. Mamy tutaj takie piękne świadectwo. Świadectwo, mamy chrzest, mamy wyznanie wiary. A tu nagle Naman się tłumaczy, że no on będzie chodził do świątyni innego Boga. Nie bo chce, ale bo musi. Bo on jest zaraz drugi po królu. On jest jego prawą ręką. On żyje tak blisko króla, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby nie pójść z królem do świątyni Boga Rimona i oddać mu pokłonu. On to musi zrobić. I powiem wam, mówię, no co się dzieje? Co jest w sercu Namana, że tu nagle takie pytania, takie stwierdzenie, żeby Bóg nie miał, Panie, nie miej mi tego za złe. I wiecie co? Mówię, no mam z tym problem teraz. A to jest nie jedyny problem. Problem to się pojawia później. Bo słuchajcie, taki Naman został przyjęty do naszego zboru. Wszyscy się cieszyliśmy. Tak? Był chrzest, było wyznanie wiary, a się okazuje, że tu jest coś nie tak, tu jest jakiś problem. Czy spotkaliśmy takiego Namana w swoim życiu?
Czy ja może jestem takim namanem? Bo mi się zdarza być namanem. Teraz już to wiem. Ale czytając te słowa, to powiem wam, myślałem tylko o jednej rzeczy. Otwórzmy piątą Mojżeszową, 5 rozdział. No, już wszyscy wiecie, co tam jest. 5 rozdział. Wersety, no, niech będzie od 7 do 9. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi, w dole. I tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał. I nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Twój, Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach, do 3. i 4. pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. No tutaj sprawa jest prosta. Człowiek, który deklaruje, że on nie jest w stanie poświęcić swojego doczesnego życia, swojego stanowiska, z którego czerpie pewnie niezłe zyski, bo osoba, która jest zaraz przy królu, żyje jak król. Jest traktowana jak król. Czytaliśmy o Namanie jako o bohaterze. Tak? Bo to jest bohater wojenny. On poszedł na wyprawę i podbił część świata dla króla. A tu proszę. Drugie przykazanie. No i co teraz? Co teraz zrobić? Ja już wiem, co zrobić. Wiem, co zrobić, bo przecież czytamy Pismo Święte. Mamy Nowy Testament. Otwórzcie ze mną Ewangelię Łukasza 9, 9 rozdział. 9 rozdział i werset 54. Ja, tutaj już byli tacy jak ja. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Panie Boże, czy Ty chcesz, żebym ściągnął ogień z nieba, żeby tego namana, tego, który teraz tutaj nam tak pięknie się pokazał, wyznał, że jesteś jedynym Bogiem, a teraz chce iść do świątyni Rimona, oddawać mu pokłon? Panie Boże, czy chcesz, żebym słowem spuścił ogień na niego? No właśnie, jak często spuszczamy ogień z nieba? Zdarza wam się? Ja spuszczam. Spuszczam ogień z nieba. I jest to naprawdę przykre. No, jakby się dało zgasić tak łatwo. Właśnie to jest to, że jak już się spuści ten ogień z nieba, to ciężko go zgasić. Wróćmy do Namana, do 2 Księgi Królewskiej, 5 rozdziału. No ciężki przypadek z tym Namanem, ale... Tak, ale tutaj ja widzę ewidentnie Naman, taki przyszedł cwaniak z Syrii, tak? Aramy. Przyszedł i co? Nie dość, że został uzdrowiony za darmo, wrócił z tym samym bogactwem, którym przyszedł do niego. Wiadomo, tam część potem podstępnie Gehazi gdzieś tam od niego wyłudził, ale zobaczcie, jak mu się udało. Wróci do tego swojego króla, będzie zdrowy i będzie dalej żył tak, jak żył. Czy nie? Z jednej strony tutaj deklaruje wierność Bogu, a z drugiej strony mówi, no, będę się kłaniał. Ale dobrze, że tutaj na straży stoi prorok Boży. Elizeusz. Elizeusz, no, przecież uczeń samego Eliasza. On wie, jak się spuszcza ogień z nieba. I czytamy werset 19.
Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. I to było dla mnie nie do przejścia. Jak można powiedzieć w obliczu takiego wyznania, tak? Wyznania, że no, Panie Boże, bądź pobłażliwy, przymknij oko. A Elizeusz, prorok, sługa Boży, mówi: idź w pokoju. No dla mnie to jest coś strasznego, co usłyszałem. Mówię, co jest grane? Ale wiecie, Jezus nas wychowuje. Jezus nas wychowuje i w tym wychowaniu jest bardzo delikatny. Jest delikatny, jest wrażliwy. On liczy się z tym, co ja mam w sercu. Ja wierzę, że Jezus liczy się z tym moim wzburzeniem, gdy to czytam. I przychodzi i pokazuje mi pewne rzeczy. No właśnie, jak Jezus by mógł się zachować? Powiem wam, to jest też mocny tekst w Ewangeliach. Mateusz 16:23. Ja się cieszę, że nie usłyszałem takich słów od Jezusa. To są słowa, które Jezus wypowiedział Piotrowi. A on, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Mocne słowa. Powiem wam, to jest... Ja myślę, że kiedyś może głębiej zrozumie ten tekst. Ale jak ja bym teraz usłyszał: idź precz, szatanie, leżę. I się nie pozbieram. Ale Jezus mówi inne słowa do mnie. Jezus do mnie mówi słowami z Ewangelii Łukasza. To jest niesamowite, jak Bóg przemawia przez swoją księgę. Łukasz 10:26. Może przeczytam większy fragment. Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i, wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? Już dalej nie będziemy czytać, bo to są słowa, które Jezus skierował do mnie w tym czasie. Jak czytasz? Chcesz spuszczać ogień z nieba? Jak czytasz? Przecież ja byłem tutaj na ziemi. Ja pokazałem wam, pokazałem tobie, Krzyśku, jak masz się zachować. I faktycznie, Jezus pokazał mi, jak mam się zachować. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Czytam od wersetu 35. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał. Kolejna próba. Jezus był cały czas próbowany. Cały czas próbowali znaleźć coś na niego. Nauczycielu, które kazanie jest największe? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej
To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Pytałem was na samym początku o te prawo, tak? Czy nawet najlepsze prawo gwarantuje nam pokój? Z prawem jest coś takiego, że czasami wymaga ukierunkowania. W naszym prawie państwowym, w prawie karnym, rodzinnym, jest coś takiego jak wyroki sądowe. I często jest tak, że prawo idzie w kierunku wyroków sądowych. One jakby wskazują kierunek myśli, jak powinniśmy rozumieć pewne zasady. I wiecie co? To jest wyrok sądowy. To, co tu jest napisane. Pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Boga. To nam już wskazuje, jak my mamy patrzeć, jak ja mam patrzeć na prawo Boże. Jak ja mam patrzeć na drugie przykazanie, tak? Które przecież Naaman tutaj publicznie stwierdził, że on je złamie. To jest niesamowite, jak Bóg o to wszystko zadbał, byśmy mieli dobre spojrzenie na to, co dobre, na to, co jest Jego. Jezus nas uczy. Uczy prawidłowych zachowań. Otwórzmy Ewangelię Jana. 8 rozdział. Się okazuje, że nie tylko przed Elizeuszem stanął Naaman, który jawnie zgrzeszył. Bo to był jawny grzech, co on powiedział. A przed Jezusem tak samo postawiono pewną kobietę, przyłapaną na grzechu. Przeczytajmy wersety z 8 rozdziału, od 3 do 11. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: nauczycielu, oto kobietę przyłapano tą na jawnym cudzołóstwie. Powiem wam, że ten Naaman też był winny temu samemu. Jawne cudzołóstwo, bo jeżeli wybieramy innego Boga i kłaniamy się Mu, może nawet nie wybieramy, on wybrał prawdziwego Boga, ale powiedział, że będzie się kłaniał Bogowi Rimona. To jest jawne cudzołóstwo. To jest ta sama sytuacja. A oto mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: któż z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniosłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ta sama sytuacja. Faryzeusze, którzy tam byli, uczeni w piśmie, też się nie spodziewali takiej odpowiedzi, takiego zachowania. Ja też się nie spodziewałem, że Elizeusz przyjdzie i powie do Naamana: idź w pokoju. Ale Jezus dał nam przykład. Bo wiedział, że to są dla nas sytuacje trudne do zrozumienia często.
Biblia nam bardzo mało wspomina o Namanie. Tak naprawdę ta historia kończy się wtedy przy Elizeuszu. Jak już odchodzi, znamy historię, że Gehazi próbuje i udaje mu się wyłudzić tam od niego pewne dobra dla siebie, za co spotyka go sroga kara. Ale czy Biblia sprawozdaje coś więcej o Namanie? Nie znalazłem. Czy Biblia coś nam więcej mówi o tej kobiecie, która tam była uzdrowiona ze swojego grzechu przez Jezusa? O kobiecie, która była wcześniej przyłapana na cudzołóstwie. Czy Biblia nam wskazuje, kto to, o dalszych losach jej? Ale to jest tylko prawdopodobnie. Jasno nam nie wskazuje, co się stało. A jednak Jezus, gdy jest w Nazarecie, wspomina Namana. Wspomina Namana jako tego, który był godzien uzdrowienia, który był godzien oczyszczenia. Mimo, że tak mało my o nim wiemy, Bóg go znał. Bóg poznał jego serce i Jezus go znał. I mógł przy wszystkich świadkach, którzy byli podczas tego wyznania Jezusa, powiedział: Naman, tylko Naman w narodzie wybranym, poganin, był godny uzdrowienia. Pamiętamy, jak zareagowali faryzeusze, uczeni w piśmie, wszyscy ci, co byli, co wtedy z nim byli. Oni zapałali takim gniewem, no właśnie. Jak często spuszczamy ogień z nieba? Bóg nas wychowuje. Każdego ma swój sposób. Wychowuje nas i zmienia nasze imiona. Czy Bóg zmienił wasze imiona? To nie chodzi o to, co jest tam napisane w dowodzie osobistym, czy na akcie urodzenia. Właśnie, nasze imię to nasz charakter. Boże imię to Boży charakter. Jak ja mam na imię? Krzysztof, syn gromu. Byli tacy w Ewangeliach, prawda? Synowie gromu. Ale to nie brzmi dobrze. Krzysztof, książę pokoju. Marta, księżna pokoju. Zbyszek, książę pokoju. To jest imię dla nas. Nie wstydźmy się tego, bo ja też miałem takie obawy, żeby to mówić, bo przecież wcześniej czytaliśmy proroctwo o Jezusie. Imię Jezusa, książę pokoju. Ale Jezus chce nam dać to imię. Bo to jest nasz charakter. To jest nasze przemienienie. A my musimy być przemienieni. Bo to, co nam zaplanował Bóg, wymaga tego. Chciałbym z tego miejsca życzyć sobie i wam tego, byśmy odczuwali te nasze królewskie korzenie, które mamy. Bo jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Rodem królewskim, kapłańskim. Narodem świętym. Niech nasze imiona brzmią godnie. Godnie imienia naszego Pana.
Chciałbym zakończyć to rozważanie słowami z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 9 werset. Już czytaliśmy te słowa z Góry Błogosławieństw. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Amen.